4 kwietnia około godziny 23:25 dyżurny Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o zadymieniu w klatce schodowej kamienicy w Rynku w Dzierżoniowie. Na miejsce zostały zadysponowane 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Okazało się, że dym wydobywał się z lokalu handlowego na parterze kamienicy. W dniu dzisiejszym w godzinach mocno wieczornych po godzinie 23 otrzymaliśmy zgłoszenie o zadymieniu na klatce schodowej w budynku mieszkalnym Rynek 21 w Dzierżoniowie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy faktycznie to, co w zgłoszeniu. Delikatne zadymienie na klatce schodowej w budynku mieszkalnym. Po dokonaniu rozpoznania, sprawdzeniu mieszkań, lokalów przyległych do klatki schodowej ustaliliśmy, że w pomieszczeniach apteki występuje delikatne zadymienie. Dyżurny oraz firma ochroniarska skontaktowali się z właścicielami apteki, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, udostępnili nam lokal. W trakcie rozpoznania ustaliliśmy, że doszło do zwarcia instalacji elektrycznej i zapalania się w wyniku tego kilku elementów papierowych, opakowań kartonowych, co spowodowało zadymienie. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oddymieniu, przewietrzeniu, sprawdzeniu lokali pod kątem obecności gazów niebezpiecznych. Nikt nie potrzebował pomocy medycznej. W działaniach brały udział 3 zastępy PSP z Dzierżoniowa.